mamy mini, konsolkę, Sega Mega Drive 2 mini. Otworzymy sobie pudełko, zobaczymy, co jest w środku. Ta konsolka jest dużo mniejsza od wersji pierwszej. To znaczy, nie konsolka, tylko opakowanie tej konsolki. Poszli w minimalizm, widzę, bardzo duży. I co tutaj mamy? Może nie to najpierw wyciągniemy, a wyciągniemy tak, żeby budować napięcie. Mamy kabel HDMI. Ciekawe, czy ma sygnaturę Segi. No niestety nie ma. To szkoda. Co tu jeszcze mamy? Mamy pada. Proszę bardzo. Tym razem jest pad nie trzyprzyciskowy, a sześcioprzyciskowy. I zobaczcie. To jest dokładnie ten sam pad, który jest od Retrobita, czyli to, co tam pokazywałem wam wcześniej. Teraz wam pokażę jeszcze raz. Zobaczcie. To jest praktycznie prawie to samo. Ono, czy obudowa jest identyczna. Chodzi o wielkość, konstrukcję. Tylko, że tu jeszcze jakieś dodatkowe przyciski mod są. Tutaj tego przycisku nie ma, ale za to jest tu u góry jeden przycisk. Tutaj jest, ale podejrzewam, że to jest robione przez tą samą firmę. Identycznie zachowują się przyciski. I ten pad też jest właśnie polecany i też ma sygnaturę Segi. Polecany jest do Segi Mega Drive Mini. No dobrze, to sobie odłóżmy. Ok, no i co tu jeszcze zostało? Został nam kabel USB zasilający. Kabel ten niestety do tego kabla nie został dołączony. Zasilacz. Tutaj patrzę, czy jest też sygnatura Segi, czy jej nie ma. Jest, słuchajcie, jest Sega napisane na kabelku. Szkoda, że tego samego nie ma na kablu od HDMI. Właśnie, a na kablu od pada jest Sega i jest też napisane Sega. Ten kabel możemy schować. Szkoda, że nie ma zasilacza. No ale konsolka jest zasilana takim samym zasilaczem, czy jak ładowarka od telefonu 5V. No i teraz przejdźmy do clou. Czyli samej konsolki, ale nie ma żadnej instrukcji. Pewnie można sobie ściągnąć z neta, że tak powiem. I zobaczcie, następne super maleństwo. Widzicie to? Coś wspaniałego. Tak jak ta DA500 Mini, to teraz konsolka od Segi w wersji drugiej z Mega Drive. Świetnie to wygląda. Tutaj nawet jest zaślepka, zobaczcie. Tak jak w prawdziwej, do podłączenia Sega CD. Można podłączyć tutaj Sega CD do tego. Tylko w wersji mini, czyli też atrapę. Na rynek japoński właśnie wyszły takie gadżety do tej konsolki, właśnie jak Sega CD. Tak samo do pierwszej wersji tej konsoli wyszły. X32, można sobie tutaj włożyć kartridże jakieś, żeby ładnie, jak stoi na półeczce, żeby ładnie wyglądało. Jeszcze jedną rzecz zapomniałem wam powiedzieć. Tutaj mamy port kartridży. I ta klapka działa. Tylko oczywiście w środku jest pusto, tam nic nie ma. Nie ma żadnego slotu do kartridży. Ale fajnie, że twórcy zrobili coś takiego, postarali się, żeby odwzorować jak w oryginale. Żeby to wyglądało jak w oryginale. No i Rosa. Dzięki jeszcze raz, Rosa. Z kanału KRG Kącik Retrogracza właśnie wydrukował mi takie kartridże, które można sobie tu włożyć, proszę, i wygląda to teraz tak, jakby był tutaj włożony jakiś kartridż. Wygląda to dużo lepiej, jak coś takiego stoi. Ja sobie tutaj widzę ten kartridż, trochę przetrę papierkiem ściernym. Jeden i drugi pomaluję na czarno, nakleję jakieś naklejki z jakimś sonikiem albo coś w tym stylu. A, jeszcze nie powiedziałem jednej ważnej rzeczy, słuchajcie. Konsolka ta ma tutaj jakie wyjścia.
ma wyjście HDMI, micro USB. No szkoda, że nie USB typu C. No trudno. Tabliczka znamionowa oczywiście. Wyrób Segi. Niestety konsolka ta na rynku polskim, bo to był produkt wypuszczony na Amazona, czyli to był taki produkt ekskluzyw na Amazonie. Niestety nie był dostępny na Amazonie polskim i musiałem go zanabyć, że tak powiem, na rynku niemieckim, na Amazonie niemieckim. Wziąłem ostatnią sztukę, słuchajcie. Dobrze, że KRG mi przypomniał o tym, że są już do wzięcia i wziąłem ostatnią sztukę, dosłownie. Także dzięki KRG jeszcze raz. Słuchajcie, tutaj jest mnóstwo gier, bo jest ich 53 Classic Games i 7 bonusowych. Nie będę wam teraz czytał, co tu są za gry, ale jest ich sporo, no. 60 gier to naprawdę jest w czym. Hardware can store more games than before, including Mega CD titles.
Extra bonus game is also included. Preloaded with 60 classic titles, even more than the Sega Mega Drive.